wernisaż malarstwa i grafiki pana Stanisława. Drodzy Państwo, mam wrażenie, że jesteśmy tutaj w tak licznym gronie przede wszystkim ludzi bardzo bliskich i zaprzyjaźnionych z panem Stanisławem, ale pozwolicie Państwo, że pokrótce, dosłownie w paru słowach, jeszcze coś w tej sprawie na temat pana Stanisława pozwolę sobie powiedzieć. Jak sam pan Stanisław mówi o sobie, sztuką zainteresował się dość późno. Studia zaczął na Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i dopiero po drugim roku zdecydował, że będzie zdawał na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Opisuje tę historię swoich studiów równolegle na dwóch wydziałach. We wstępie katalogu, który pan Stanisław przygotował specjalnie dla Państwa na dzisiejsze spotkanie. I bardzo polecam Państwu przeczytanie tego tekstu, ponieważ jest przesympatyczny, z ogromnym dowcipem, dystansem do tych momentów, które tam opisuje, o tym, jak odbierał to zderzenie swojego uporządkowanego życia z całym środowiskiem Akademii Sztuk Pięknych. To bardzo sympatyczny tekst. Po ukończeniu obu wydziałów studiów, czyli Wydziału Filologii Polskiej i Wydziału Malarstwa, pan Stanisław był przez długie lata, panie Stanisławie, nie wiem, czy to dobrze wyczytałam i policzyłam, przez 35 lat był pan nauczycielem i wychowawcą młodzieży w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Także to bardzo... Miał wiele wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Pan Stanisław ma również na swoim koncie publikacje książkowe. Ja pozwolę sobie Państwu przytoczyć tytuły, bo one są istotne, myśląc o całej roli tej pedagogicznej poza swoją pracą artystyczną, którą pan Stanisław w życiu pełnił. A więc z takich prac metodycznych i popularno-naukowych pan Stanisław wydał takie książki jak między innymi Malarstwo, Sztuka Milionów, Zaproszenie do malowania, Nauczycielskie potyczki, Krótkie impresje o sztuce, Blaski i cienie wychowania przez sztukę. Był również współautorem wielokrotnie wznawianego podręcznika Wiadomości o sztuce. Proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze przeczytać dosłownie cztery zdania, bo też nie wiem, czy wszyscy Państwo znacie taki wątek pracy wychowawczej pana Stanisława. To jest bardzo krótki fragment ze wstępu do książki o wychowaniu, książki dedykowanej nauczycielom i wychowawcom. Wychowanie ociera się o filozoficzny problem dobra i zła. Jest zastanawiające, jak jesteśmy bezradni i jak niewiele możemy zrobić w tym zakresie. A czasem wręcz z niepokojem widzimy, że ludzie, a w naszym przypadku uczniowie, mimo naszych wysiłków są może trochę lepsi i rozumniejsi, ale bynajmniej nie zmieniają się w aniołów. A świat nie zmienia się w rajski ogród. Aż strach pomyśleć, jak wyglądałby świat, gdybyśmy nic nie robili, gdyby nie było ludzi, którzy od początków naszej ziemskiej kultury wytrwale na tym padole działają. I w tym widzę sens naszej pracy i podstawowe źródło optymizmu pedagogicznego. Oddaję głos panu Stanisławowi. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy w promie bardzo szczęśliwi, goszcząc wystawę pana Stanisława. To dla nas wielki zaszczyt. Bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa. Dobrze, dobrze.
Halo? Proszę. Bliżej ust. Proszę Państwa, ja przede wszystkim przepraszam, że tu Państwo widzę stoicie, a ja siedzę. Przyczyna jest bardzo taka prosta. Mianowicie ja po prostu miałem kiedyś taki wypadek, i to się teraz odbija, że nie mogę chodzić po gazetę najwyżej idę. Także jestem zmęczony. Proszę Państwa, ale mam, no oczywiście nie spodziewałem się, że tak wielu moich uczniów idzie tutaj na tą samą wystawę i będzie. Przypomnij mi się. Otóż serdecznie dziękuję, że tak licznie Państwo pojawiliście się. I przy okazji. Przepraszam, to nie jest prawda. I przy okazji chciałem poruszyć dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest. Zależało mi na tym, żeby wszyscy obecni mieli ten mój folder. Dlatego, że Warszawa to jest wystawa to jest przemijająca sprawa. Natomiast folder, który wybrałem dużo swoich grafik i obrazów będzie śladem, wyraźnym śladem, że był taki człowiek, malował i jeszcze pisał jakieś książki i tak dalej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, żeby nie zanudzać, to jest, dotyczy. Jeżeli się rozejrzycie, to co się okaże? Okaże się, że jest malarstwo. Natomiast, lepsze czy gorsze, ale to jest malarstwo. Natomiast grafiki jest bardzo niewiele. Są trzy grafiki. Otóż w tym katalogu ja każdemu mówię, że jeżeli chcesz mieć grafikę, to możesz sobie ją wziąć. Możesz zrobić sobie kserą, oprawić i nikt nie odróżni tego od prawdziwej grafiki. Także. Nawet po. Wśród bliskich popadałem w konflikty, mianowicie, że ksero to jest ksero, gdy tymczasem mi się wydaje, że grafika to jest to, co grafik wydłubie w drewnie, w desce czy w plastiku. I to jest grafika taka najprostsza. To się nazywa fachowo zwykły płodruk. Więc jeżeli artysta miał jakieś intencje niezłe i tam wydługał coś w tej desce czy w plastiku, to niezależnie od tego, czym tu będzie drukowane, to ja uważam, że to jest grafika. I dlatego musiałem się po prostu zdecydować. Daję trzy takie grafiki, które są dwie takie, te jaśniejsze. To są zrobione właśnie w ten sposób, tak jak proponuję Państwu. A jedna jest
jest normalnie robiona, to znaczy w akademii to my robiliśmy te grafiki, nie mieliśmy żadnych specjalnych fraz, tylko po prostu rzeczką się te uzyskiwało odpowiedni walor. To by było na tyle.